CapitalTowers.pl. Thank you.
Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie witam Państwa w tym sezonie już po raz piąty na kolejnym pierwszoligowym meczu Roplak Sokoła Łańcuch. Ale zanim opowiem Państwu o tym, co będzie działo się na parkiecie, mam dla Państwa komunikat. Bardzo ważny komunikat. Otóż dzisiaj, Szanowni Państwo, gramy dla Bartka Detkiewicza. Gramy dla Detka, króla naszych kibiców. Bartek potrzebuje naszej pomocy, potrzebuje naszej ofiarności. Czeka go niebawem operacja. Dołóżmy się, proszę Państwa, do tej szlachetnej idei. Bartek wspiera Sokoła od zawsze. Zrewanżujmy mu się naszą ofiarnością. Dzisiaj podczas meczu zbieramy datki na operację Bartka. Bądźmy z Bartkiem, tak jak Bartek od lat jest Sokołem. Brawa dla Bartka, proszę Państwa. A do Łańcuta przyjechała dzisiaj drużyna z Leszna. Timeout Polonia 1912 Leszno. Drużyna ta na siódmym miejscu w ligowej tabeli. Cztery razy poloniści zwyciężali, pięciokrotnie schodzili z parkietu pokonani. Dzisiaj w Łańcucie w takim oto zestawieniu. Numer 3 Michał Samolak. Numer 9 Radosław Trubacz. Numer 10 Filip Pryfer. 11 Stanford Sany, kapitan drużyny. Numer 13 Kamil Hanas. 18 Szymon Milczyński. 31 Jakub Krawczyk. 33 Nikodem Siriatowicz i 44 Hubert Pabian w czerwonych strojach. Koszykarze, timeout Polonii 1912 Leszno. W czerwonym trykocie trener tej drużyny, pan Radosław Ryży. Witamy serdecznie. Proszę Państwa, po drugiej stronie boiska drużyna, która aktualnie jest na czwartym miejscu w ligowej tabeli. 6 zwycięstw do tej pory. Roplak Sokół Łańcuch. Adrian Inglot, numer 0. Dawid Zaguła, numer 3. Rafał Kulikowski, numer 6. Piotrek Wieloch, numer 10. Szymon Szymański, numer 13. Maciej Klima, kapitan drużyny, numer 15. Mariusz Konopacki, numer 18. Maciej Noga, numer 20. Bartosz Cichociński, numer 25. Bartosz Czerwonka, numer 91. W cywilnym ubraniu Szymon Pawlak. Pozdrawiamy, życzymy powrotu do sprawności. Trenerem drużyny jest pan Dariusz Kaszowski. Kierownikiem pan Władysław Dylong. Ekipa Sokoła przed Państwem. Proszę Państwa, o zgodny z przepisami przebieg dzisiejszego meczu zadbają panowie Jacek Litawa, sędzia główny pojedynku, panowie Rafał Zuchowicz i Błażej Rymarczyk. A przy stoliku na fotelu komisarza usiadł dzisiaj pan Wiesław Nowakowski. Witamy serdecznie. Proszę Państwa, a naszą charytatywną akcję Gramy dla Detka wsparli bardzo istotnie pani Agata Cyram, właścicielka cukierni z pasją w Wysokiej, pan Paweł Pasierb, właściciel jednej z wiodących łańcuckich cukierni, a także pani Magdalena Lewicka. To właśnie dzięki nim każdy z Państwa, kto zechce wesprzeć Bartka, może poczęstować się wyrobami, które rozłożyliśmy na stolikach przed wejściem do hali, a także przed wejściem na górną trybunę. Jeszcze raz bardzo serdecznie proszę Państwa o ofiarność.
szafę. Rafał Kulikowski, Piotr Wieloch, Mariusz Konopacki, Bartek Karolak, Bartek Ciechociński. A po drugiej stronie Szymon Milczyński, numer 18, Jakub Krawczyk, numer 31, Hubert Pabian, numer 44, Stanford Sany, numer 11 i Kamil Hanas, numer 13. To są wyjściowe piątki obu drużyn. Zaczynamy mecz Sokół Łańcut Polonia Leszno. Zdobywa Piotr Wieloch. Pierwszy faul Sokoła, pierwszy faul Rafała Kulikowskiego. Po raz drugi faulował Sokół i po raz drugi faulował Rafał Kulikowski. Zmiana w Sokole. W miejsce Rafała Szymon Szymański. Pierwsze punkty dla Polonii zdobywa Hubert Pabian.
pierwsze przewinienie Jakuba Krawczyka i pierwszy faul Polonii w pierwszej kwarcie. Pierwsze przewinienie Stanforda Saniego i to jest drugi faul Polonii skutkujący dwoma rzutami wolnymi, które wykona za moment Mariusz Konopacki. Thank you.
zmiany w obu drużynach. W Lesznie do gry wejdzie Nikodem Siriatowicz, numer 33, zastępując Jakuba Krawczyka. W Sokole z boiska schodzą Mariusz Konopacki, Bartosz Tiechociński. Po raz pierwszy dzisiaj na parkiecie Maciej Klima i Bartosz Czerwonka. Pierwszy faul Huberta Pabiana. Za moment dwa rzuty wolne wykona je Piotr Wieloch, ale wcześniej zmiana w Polonii. Huberta Pabiana zastępuje Radosław Trubacz, numer 9. A Piotr Wieloch na linii rzutów wolnych. Punkty zaliczone. Po raz pierwszy dzisiaj faulował Szymon Szymański. To było czwarte przewinienie Sokoła, a dodatkowy rzut wolny za moment wykona Szymon Ilczyński. I trzy punkty dla Polonii zdobywa Kamil Hanas. To było drugie przewinienie Szymona Szymańskiego. Zmiany w obu drużynach. Bartek Cichociński w Sokole pojawia się na parkiecie, a także po raz pierwszy Dawid Zakuła, numer 3 w drużynie. Z Leszna na boisko wraca Jakub Krawczyk, numer 31. Pojawia się też Hubert Pabia. A na linii rzutów wolnych Nikodem Siriatowicz. Pierwszy faul Szymona Milczyńskiego, czwarty Polonii Bartosz Tiechociński, dwa rzuty wolne.
drugi raz faulował Jakub Krawczyk. Bartosz Kierociński, dwa rzuty wolne. Po 10 minutach 21 do 16. I proszę Państwa, po raz pierwszy dzisiaj w tym sezonie nie ma z nami tancerzy, tancerek grupy Iskierka, a to dlatego, że zespół reprezentuje Polskę na Mistrzostwach Świata w Show Dance w Niemczech. I mam dla Państwa dobrą informację. Wszystkie grupy prowadzone przez panie Ewę i Monikę Hołub są już w półfinale. Życzymy im powodzenia. Brawa dla Iskierek, które reprezentują nasze barwy w Mistrzostwach Świata w Show Dance. Pierwszy fał Huberta, przepraszam, Radosława Trubacza, gracza oznaczonego numerem 9, pierwszy Polonii. Zmiana, Radosława Trubacza zastępuje Szymon Milczyński. Thank you.
Drugie przewinienie Huberta Pabiana. Drugie Polonii w drugiej kwarcie. I zmiana w drużynie z Leszna. Do gry wchodzi Radosław Trubacz, numer 9. A tym razem przewinił Bartosz Czerwonka. Pierwszy faul Bartka i pierwszy Sokoła. Jest w tej chwili zmieniany przez Sanferda Saniego, numer 11. I to było trzecie przewinienie Polonii w drugiej kwarcie. Zmiany w Sokole. Rafał Kulikowski i Mariusz Konopacki na parkiecie. I zmiana w Polonii. Filip Pryfer, numer 10 na boisku. Punkty zaliczone, a faulował po raz trzeci Rafał Kulikowski. To było drugie przewinienie Sokoła i dodatkowy rzut wolny wykonuje Kamil Hanas. Drugie przewinienie Stanferda Saniego. Trzecie, przepraszam, czwarte Polonii w drugiej kwarcie. Zmiana w Polonii, na boisko wejdzie Hubert Pabian, numer 44.
rzuty wolne, ale wcześniej zmiany w Polonii. Szymon Milczyński numer 18 i Kamil Hanas numer 13 na boisku, a na linii rzutów wolnych Mariusz Konopacki. Thank you.
minuty, niespełna 20 sekund do końca drugiej kwarty. Karolak, faul numer 1, Sokół, faul numer 4, zmiany w obu drużynach, Maciek Klima w Sokole, a Michał Samolak numer 3 Polonii na parkiecie. Tym razem faulował Bartosz Niechociński. Po raz pierwszy, to jest te przewinienie Sokoła, dlatego Szymon Milczyński wykona za moment dwa rzuty wolne. Wraca Kamil Hanas. Trzy punkty dla Polonii zdobywa Michał Samolak. Thank you.
To przerwa, przerwa na prośbę trenera Sokoła, pana Dariusza Kaszowskiego. Na koniec drugiej kwarty przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Do końca 2:02. 43:43 na tablicy. Po 20 minutach gry. Solidnych fundamentach. CapitalTowers.pl.
I'm going. Dom na solidnych fundamentach. CapitalTowers.pl. Cukiernia pana Pawła Pasierba, Lancerto, Techgraf, Farlak i Kominki Gros, proszę państwa. Podziękujmy naszym sponsorom brawami. To dzięki nim spotykamy się na meczach Sokoła. Trzecia kwarta. Zaczyna Sokół. I o przerwę poprosił trener drużyny z Leszna, pan Radosław Chyży.
Szone trafia Piotrek Wielo, a faulował go Nikodem Siriatowicz, popełniając swoje drugie przewinienie. Za moment dodatkowy rzut wolny. Wcześniej zmiany w drużynie trenera Radosława Chyrzego. Na boisku pojawią się Jakub Krawczyk, numer 31, i Radosław Trubacz, numer 9. A Piotrek Wielo przed szansą na trzeci punkt z tej akcji. Piotr Wieloch, faul numer 1, Sokół, faul numer 1. Mariusz Konopacki faulował po raz drugi, Sokół faulował też po raz drugi. Radosława Trubacza, drugi Polonii, zmiana w drużynie trenera Chyrzego. Jakub Krawczyk na boisku, numer 31. A dwa rzuty wolne wykonuje Bartłomiej Karola.
Leszna, Filip Pryfer i Filip Pryfer i Marcin Samolak na boisku. Zmiana w Sokole również. Szymon Szymański pojawia się w grze. Trzy punkty zdobywa Jakub Krawczyk. Zdobywa Hubert Pawia. Bartka Karolaka przewinienie drugie, trzecie Sokoła, zmiana w Polonii. Radosław Trubacz numer 9 na boisku. Trafia Jakub Krawczyk, 57-50 i o przerwę poprosił trener Sokoła, pan Dariusz Kaszowski, do końca trzeciej kwarty, 4 minuty niespełna, 48 sekund. Proszę Państwa, za tydzień wyjeżdżamy na mecz do Wałbrzycha. Ten mecz w niedzielę o godzinie 16:30. Jeżeli tylko będzie z tego meczu transmisja, powiadomimy Państwa o tym na naszym profilu facebookowym, do śledzenia którego serdecznie zapraszam. Faulował Michał Samolak po raz pierwszy i to było trzecie przewinienie Polonii w trzeciej kwarcie.
Piotrek Wielo. Zmiana w Sokole na boisku. Bartek Czerwonka. Czwarty Sokół, zmiany w obu drużynach. W Sokole Dawid Zaguła na parkiecie, a w drużynie z Leszna potrójna zmiana. Szymon Milczyński numer 18, Stan Fercany numer 11 i Radosław Kamil Hanas numer 13 na boisku. Trafia Szymon Milczyński. Rafał Kulikowski na boisku, a to było trzecie przewinienie Stamforda Saniego, czwarte Polonii. Thank you.
To było pierwsze przewinienie Dawida Zaguły. Piąte już Sokoła na linii rzutów wolnych Stanford Sunny. Drugi faul Dawida Zaguły, będą rzuty wolne. Sokół prowadzi z Polonią 64-61. Szanowni Państwo, mówiłem już Państwu, że kolejny mecz Sokół rozgrywa za tydzień, ale w niedzielę o godzinie 16:30 w hali w Wałbrzychu. Natomiast my spotkamy się dopiero 14 grudnia. To będzie sobota, a naszym przeciwnikiem będzie drużyna ZK Medoralny Sakłocko. Zapraszam serdecznie 14 grudnia o godzinie 17:30. Rozpoczynamy czwartą kwartę meczu. Czwarte przewinienie Rafała Kulikowskiego, pierwsze naszej drużyny w czwartej kwarcie.
Jarosław Trubacz, 3 punkty. To było czwarte przewinienie Stanferda Saniego, pierwsze Polonii. O przerwę w tym momencie poprosił trener naszej drużyny, pan Dariusz Kaszowski. Remis na tablicy do końca meczu, 8 minut i 20 sekund. Drugi faul Bartka Ciechocińskiego, drugi Sokoła. Dwa rzuty wolne wykona za moment Stanford Sani. Szósty faul, przepraszam, piąte przewinienie grającego z numerem 6 Rafała Kulikowskiego. Musimy już Rafałowi dzisiaj podziękować. W jego miejsce Szymon Szymański. Punkty dla Polonii zdobywa Radosław Trubacz.
Kamil Hanas. 67 punktów po stronie Sokoła, 71 po stronie Polonii. O trzecią przerwę w drugiej połowie poprosił trener naszej drużyny, pan Dariusz Kaszowski. Punkty Kamil Hanas. Radosław Trubacz, 3 punkty. Thank you.
i stan Ferczany. Nie trzeci. Na linii rzutów wolnych Kamil Hanas. Bartłomiej Karolak faulował po raz trzeci. Na linii rzutów wolnych Hubert Pabian. Solidnych fundamentach. CapitalTowers.pl